Wir wollen zusammen etwas lesen aus 4. Mose 4. Przeczytajmy wspólnie razem, z 4. Mojżeszowej, z 4. rozdziału. 4. Mose 4, Vers 4 bis 8. 4. Księga Mojżeszowa, 4. rozdział, od 4. do 8. wiersza. A do służby synów Kehata w namiocie zgromadzenia należeć będzie troska o rzeczy najświętsze. Gdy obóz będzie miał ruszać, wejdzie Aaron ze swoimi synami, zdejmą zakrywającą zasłonę i owiną w nią skrzynię świadectwa. Następnie położą na niej okrycie ze skór borsuczych, a na nim rozciągną sukno z błękitnej purpury i założą drążki. Również na stół pokładny nałożą sukno z błękitnej purpury i położą na nim misy i czasze, puchary i dzbany do ofiar z płynów. Także stałe chleby pokładne będą na nim. Potem rozciągną na nich sukno karmazynowe i przykryją to okryciem ze skór borsuczych i założą drążki. Verse 24 bis 26. Od 24 do 26 wiersza. A do służby rodu Gerszonitów, którą pełnić i wykonywać będą należy. Nosić będą zasłony przybytku i namiot zgromadzenia, jego okrycie i okrycie borsucze, które jest na nim z wierzchu i zasłonę wejścia do namiotu zgromadzenia oraz zasłony dziedzińca, zasłonę bramy wejściowej na dziedziniec okalający przybytek i ołtarz wokoło, ich sznury i wszystkie narzędzia do pracy przy nich. Wszystko, co ma być przy nich zrobione, niech oni robią. Und Verse 31 und 32. I 31 i 32 wiersz. A takie będzie ich zadanie w całej ich służbie w namiocie zgromadzenia. Będą nosić deski przybytku i jego rygle, jego słupy i jego podstawy. Słupy otaczające dziedziniec i ich podstawy, kołki i sznury oraz wszystkie ich sprzęty i wszystko, co do tej służby należy. Spiszecie według nazw sprzęty, których noszenie będzie ich zadaniem. Soweit Gottes Wort. Dotąd Słowo Boże. Wir sind eine Reihe von Brüdern, die geübt sind, den Dienst des Wortes zu tun. Jesteśmy tutaj dużą grupą braci, którzy są w tym wyćwiczeni, aby usługiwać w głoszeniu Słowa Bożego. Deshalb will ich auch nur einige kurze Gedanken zu diesen Versen sagen. Dlatego chciałem tylko powiedzieć kilka krótkich myśli do przeczytanych wierszy. Wir haben in unserem Gebet davon gesprochen, dass wir die Person des Herrn Jesus und auch sein Werk besser kennenlernen wollen. W modlitwie to wyraziliśmy, że chcielibyśmy lepiej poznać osobę Pana Jezusa i jego dokonane dzieło. Und wir haben jetzt etwas gelesen von dem Dienst der Leviten im Alten Testament. Teraz troszeczkę przeczytaliśmy opis służby Lewitów, jaką wykonywali w Starym Testamencie. Das ist ein Vorbild von dem Dienst, den wir heute als Gläubige tun dürfen. Jest to wzorzec na tą służbę nas wierzących, jaką obecnie możemy wykonywać. Er ist nicht beschränkt auf den Dienst des Wortes. Gdyż ta służba nie jest ograniczona tylko do usługiwania słowem. Aber da muss er in besonderer Weise sichtbar werden. Ale w szczególny sposób ona musi być też i widoczna. Das vierte Buch Mose führt uns in die Wüste. Czwarta Księga Mojżeszowa wprowadza nas w swoich opisach w zakres pustyni. Ich meine, es zeigt uns den Lebenswandel der Gläubigen in der Wüste. Mam na myśli to, że ona też i pokazuje
tę pielgrzymkę wierzących ludzi przez pustynię. Das heißt in den irdischen Umständen und Prüfungen, in denen sich der Gläubige befindet. To znaczy w tych ziemskich okolicznościach i doświadczeniach, w jakich znajduje się człowiek wierzący. Und bis der Geist Gottes auf die eigentliche Wüstenreise kommt. I aż do tego momentu, w którym Duch Boży przejdzie do zasadniczej części tej podróży przez pustynię. Das ist erst in Kapitel 10, Vers 11. A to dopiero znajdujemy zapisane w 10 rozdziale od 11 wiersza. Ist ein Drittel des Buches der Vorbereitung dieser Wüstenreise gewidmet. To jedna trzecia tej księgi w zasadzie jest poświęcona przygotowaniom, w jaki sposób się przygotować do tej podróży przez pustynię. In Kapitel 1 finden wir die Zählung des Volkes. W pierwszym rozdziale mamy opisane liczenie całego tego narodu. Es ist, als ob Gott sozusagen jeden einzelnen abzählt, der zu seinem Volk gehört und hier auf dieser Erde für ihn sein Leben führt. To jest tak, jak gdyby Bóg każdego policzył, który do jego narodu należy i będzie tutaj na tej ziemi wykonywał służbę dla niego. Das stellt dir die Frage, gehörst du zu diesem Volk Gottes? I dlatego też i powstaje pytanie skierowane do ciebie, czy ty też należysz do tego ludu Bożego? Nur derjenige gehört dazu, tylko ten należy do tego ludu Bożego, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, który przyjął Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, der Buße getan hat, ten, który pokutował, der erkannt hat, dass er verloren ist, ten, który poznał, że jest zgubionym, und Gott dann seine Sünden bekannt hat. I ten, który wyznał Bogu swoje grzechy. Gott gebe, dass jeder von uns das getan hat. Oby Bóg to darował, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, to uczynił. Wenn du nun zu Gottes Volk gehörst, a więc jeżeli należysz do tego ludu Bożego, dann gibt er dir einen Platz inmitten des Volkes Gottes. To on też i tobie darował miejsce pośrodku tego ludu Bożego. Das ist Kapitel 2. O tym mówi nam drugi rozdział. Und er zeigt, der Geist Gottes zeigt, dass dieses Volk Gottes eine Ordnung hat. I Duch Boży pokazuje, że wśród tego ludu Bożego był swoisty porządek. Eine Ordnung nach den Gedanken Gottes. Porządek zgodny z myślami Bożymi. Und die Ordnung in den Augen Gottes ist, a tym porządkiem w oczach Bożych jest następujący, dass die Stiftshütte in der Mitte des Volkes Gottes ist, że ten namiot zgromadzenia był posadowiony pośrodku całego zgromadzenia synów izraelskich. Und das heißt die Bundeslade in der Mitte. I to oznacza, że ta skrzynia przymierza również znajdowała się pośrodku. Gott will also, dass wir uns und unser Leben an Christus ausrichten. Bóg chce, abyśmy w naszym życiu się orientowali według Chrystusa. Wenn er nicht mehr der Mittelpunkt unseres persönlichen und gemeinsamen Lebens ist, dann haben... Jeżeli on nie będzie tym punktem centralnym naszego osobistego, całego życia, dann haben wir das Ziel unseres irdischen Lebens verfehlt. To wtedy my chybiliśmy celu naszej ziemskiej wędrówki. Gott hat sein Volk aber nicht einfach nur seinem Volk nicht einfach nur eine Ordnung gegeben. Ale Bóg nie tylko swojemu ludowi dał tak po prostu tylko pewne zasady porządkowe, sondern er schenkt ihm Hilfen. Ale Bóg również podarował im swoją pomoc. Die erste Hilfe ist Kapitel, finden wir in Kapitel 3. I te pomoce Boże zostały opisane, począwszy od trzeciego rozdziału, pierwsza tam jest wymieniona. Und das zeigt uns, dass er eben Leviten gegeben hat. I pokazuje nam, że ta służba została przekazana plemieniu Lewitów. Gott hat seine Volk Diener gegeben. Tak, Bóg darował swojemu narodowi sług. Die dem Volk zur Hilfe sind, damit es den Willen Gottes tut. Aby oni byli pomocą dla tego ludu Bożego, aby wszyscy mogli wykonywać tą wolę Bożą. Dabei wollen wir nicht vergessen, was in Kapitel 3, Vers 6 steht. I przy tym nigdy nie zapominajmy tego, co jest zapisane w trzecim rozdziale, w szóstym wierszu. Dass der Stamm Levi vor Aaron steht und dass sie dem Priester dienen. Że całe plemię Lewiego stoi przed Aaronem i oni usługują wszystkim kapłanom. Was bedeutet das? Co to oznacza? Dass jeder Dienst das Ziel hat, die priesterliche Tätigkeit des Volkes Gottes möglich zu machen oder darin zu verharren.
że każda służba ma za swój cel to, aby ta kapłańska służba była wśród tego ludu Bożego wykonywana. Also egal, ob du einen äußerlichen Dienst tust. A więc jest to rzeczą obojętną, czy ty wykonujesz jakąś zewnętrzną służbę, oder einen unmittelbar geistlichen Dienst, albo czy wykonujesz tą bezpośrednią duchową służbę. Das Ziel muss immer sein, to celem musi zawsze to być, dass der priesterliche Dienst ermöglicht wird und geistlich ausgeführt wird. Aby ta kapłańska służba była wykonywana i aby wszystko do tego zmierzało, aby umożliwić jej wykonywanie. Was ist der priesterliche Dienst? A cóż to jest ta kapłańska służba? Er hat mindestens zwei Seiten. Ona składa się co najmniej z dwóch stron. Es ist der Dienst der Anbetung. Jest to najpierw służba uwielbienia. Und es ist der Dienst der Fürbitte. I jest to służba modlitw przyczynnych. Besonders die Anbetung ist das eigentliche Ziel jedes Dienstes. Szczególnie uwielbienie jest zasadniczym celem każdego rodzaju służby. Nicht der Diener, sondern Christus steht im Mittelpunkt. To nie sługa, ale Chrystus jest centralnym punktem. Und das Ziel ist nicht einfach ein praktisches Leben zu führen zur Ehre des Herrn. I celem nie jest tylko po prostu prowadzenie praktycznego życia, które byłoby ku chwale Pana, sondern dass durch ein praktisches Leben in Übereinstimmung mit Gott, ale aby przez te praktyczne życie prowadzone w jednomyślności z Bogiem, unsere Herzen freudig sind, Gott anzubeten im Namen des Herrn Jesus. Nasze serca były radosne w uwielbianiu Pana Jezusa przed obliczem Bożym. Die Frage, die ich mir, die du dir stellen musst. I to pytanie, które ja sam osobiście sobie, ale też i ty sobie musisz postawić. Was ist eigentlich das Ziel meines Dienstes? Jaki jest zasadniczy cel mojej służby? Ist es wirklich, dass Gott verherrlicht wird durch die Anbetung der Kinder Gottes? Czy rzeczywiście to jest moim pragnieniem, aby Bóg był uwielbiony przez tą służbę wierzących? Kapitel 4 zeigt uns dann, was der Inhalt dieses Dienstes ist, den wir tun. I czwarty rozdział nam pokazuje, jaka jest treść tej służby, jaką możemy wykonywać. Und wir finden hier drei Inhalte. I tutaj możemy znaleźć trzy rodzaje treści. Die Kehatiter, die haben die Gegenstände der Stiftshütte getragen. Kehatyci nosili wszystkie przedmioty tego namiotu zgromadzenia. Sie sind ein Bild von der Person des Herrn Jesus. Oni są obrazem osoby Pana Jezusa. Wir finden dann als zweites, i jako drugą rzecz możemy tu znaleźć, dass die Söhne Gersons die Teppiche getragen haben. Że synowie Gerszona, oni nosili wszystkie zasłony. Diese Teppiche sind ein Bild des Werkes des Herrn Jesus. Te wszystkie zasłony są obrazem na dzieło dokonane przez Pana Jezusa. Wir finden drittens, dass die Söhne Meraris. I trzecią stronę tutaj mamy opisaną, że synowie Merarego, die Bretter der Wohnung getragen haben. Oni nosili wszystkie deski tego przybytku. Und das ist ein, und auch des Vorhofes. Jak również też i wszystkie słupy tego przedsionka. Und diese Bretter der eigentlichen Stiftshütte sind ein Bild der Versammlung Gottes. I wszystkie te deski tego przybytku są obrazem zgromadzenia Bożego. Vielleicht fragt jemand, wo bleibt der evangelistische Dienst? Może ktoś teraz z was zapytać, ale gdzie tutaj jest służba ewangelizacyjna? Wir müssen bedenken, dass ein solcher Dienst nicht die Aufgabe des Volkes Israel war. Musimy o tym pamiętać, że tego rodzaju służba nie była zadaniem ludu Bożego. Sie hatten nicht den Auftrag, die Völker zu evangelisieren. Lud Boży nie otrzymał tego zadania, aby ewangelizować wszystkie otaczające narody. Deshalb finden wir diesen Dienst hier nicht. Dlatego my tej służby tutaj nie znajdujemy. Wir finden ihn aber zum Beispiel in Epheser 4. Ale na przykład mamy ją opisaną w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Und sehen auch da das Ziel dieses Dienstes. I tam również oglądamy cel wykonywania tej służby. Also der evangelistische Dienst ist nicht nebensächlich. A więc służba ewangelizacyjna nie jest to rzecz poboczna. Aber wir finden ihn einfach hier in diesen Vorbildern nicht. Ale po prostu my w tych obrazach tutaj przed sobą, które mamy przed sobą, ona nie jest zawarta. Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich kurz. I aby to nić, dass die Kapitel 5 und 6 in 4. Mose,
że 5 i 6 rozdział tej 4 księgi Mojżeszowej uns zeigen, dass das Volk Gottes nur dann zur Ehre Gottes sein kann, że lud Boży mógł tylko wtedy zaistnieć dla chwały Bożej, wenn es abgesondert lebt. Jeżeli on będzie żył odosobniony. Kapitel 5 abgesondert von der Welt. W 5 rozdziale oglądamy opis odosobnienia od tego świata. Dargestellt, dass die Verunreinigung aus dem Lager hinausgetan werden musste. A zostało to zobrazowane tym, że wszelkiego rodzaju nieczystości musiały być usunięte z obozu. Aber wie immer ist Gottes Wort ausgewogen. Ale jak zawsze Słowo Boże jest tutaj zrównoważone. Und zeigt in Kapitel 6, dass das nur möglich ist. I 6 rozdział nam to pokazuje, że wykonanie tego jest tylko wtedy możliwe. In Verbindung mit der Weihe zu Gott. Jeżeli to będzie połączone z poświęceniem Bogu. Das ist der Nazirea. Mianowicie to jest służba nazarejska. Wir finden dann in den Kapiteln 7 und 8, a w rozdziałach 7 i 8 die Folgen der Absonderung, następstwa tego odosobnienia. Das ist zuerst die Anbetung, dargestellt durch die Fürsten, die diese Geräte der Anbetung brachten. Zobrazowane jest to przez uwielbienie, które składało się z darów tych przywódców, książąt tego narodu, którzy przynosili wszelkiego rodzaju złote sprzęty. A w 8 rozdziale oglądamy poświęcenie lewitów do wykonywania ich służby. Ihr seht, auch da ist Gottes Wort ausgewogen. I tu możecie też znowu zauważyć, że Słowo Boże jest tutaj zrównoważone. Da steht eben nicht Anbetung und sonst gar nichts. Tam nie tylko chodzi o uwielbienie, a poza tym nic innego. Da steht aber auch nicht Dienst an erster Stelle. Ale również też nie jest na pierwszym miejscu postawiona służba. Sondern beides gehört zusammen. Ale nie, obydwie rzeczy razem są przedstawione. Und dann findet ihr in den Kapiteln 9 und 10 den Gipfelpunkt der Hilfsmittel. A w 9 i w 10 rozdziale mamy opisane te szczytowe, najważniejsze rzeczy tej służby. Das ist das Passa. Tutaj oglądamy święto Paschy. Christus, der Gestorbene, ist der Begleiter des Volkes Gottes hier auf der Erde. Chrystus, ten zmarły, on jest przewodnikiem ludu Bożego tutaj na ziemi. Für uns natürlich als der Auferstandene dann. Dla nas naturalnie jako ten, który zmartwychwstał. Eben haben wir uns daran erinnert. Właśnie przed chwilą o tym sobie mogliśmy wspominać. Zweitens die beiden silbernen Posaunen. I po drugie, opisane tu są dwie srebrne trąby. Gott hat uns sein Wort gegeben, was uns den Rahmen unseres Glaubensweges zeigt. Bóg nam darował Słowo Boże, które przedstawia nam te ramy służby Bożej. Beziehungsweise davor haben wir noch die Wolke. Ale jeszcze wcześniej oglądamy obłok. Das ist der Geist Gottes, der uns dann inmitten dieser Leitplanken auf dieser Erde führt. To jest właśnie Słowo Boże, które nas prowadzi wzdłuż tych linii kierunkowych na ziemi. Drei göttliche Hilfsmittel, die Gott uns von in seiner Gnade schenkt. Trzy Boże środki pomocnicze, które Bóg nam w swojej łasce darował. Ich gehe zurück zu Kapitel 4. Ale teraz wrócimy do 4 rozdziału. Das Volk Gottes, die Leviten, hatten die Geräte der Bundeslade durch die Wüste zu tragen. Lewici z ludu Bożego otrzymali zadanie, aby te wszystkie sprzęty przybytku nieść w trakcie podróży przez pustynię. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Bundeslade. Ale teraz ja chciałbym się ograniczyć tylko do tej skrzyni przymierza. Eines der wunderbarsten Hinweise im Alten Testament auf den Herrn Jesus. Która jest jednym z najwspanialszych obrazów i wskazówek na Pana Jezusa z całego Starego Testamentu. Deshalb, weil fehlerlos. Dlatego, że była bezbłędna. Ganz aus Holz. Całkowicie wykonana z drewna. Der Jesus ist vollkommen Mensch. A Pan Jezus jest doskonałym człowiekiem.
Er ist Mensch geworden. On stał się człowiekiem. Ohne aufzuhören, Gott zu sein. W ogóle nie przestając dalej być Bogiem. Und deshalb finden wir, dass die Bundeslade ganz mit reinem Gold bedeckt war. I dlatego też i czytamy o tym, że skrzynia przymierza była całkowicie pokryta złotem. Das ist die eine Person, die Mensch und Gott, ewiger Gott in einer Person eben ist. To jest ta jedna osoba, człowiek i Bóg w jednej osobie. Diese Bundeslade wird von den Leviten durch die Wüste getragen. Ta skrzynia przymierza była niesiona przez Lewitów przez pustynię. Das ist der Dienst, den wir tun dürfen. To jest ta służba, którą my możemy wykonywać. Wir sind Zeugen von dem Herrn Jesus. My jesteśmy świadkami Pana Jezusa. Wie soll diese Welt und auch Gläubige etwas sehen von Christus, wenn nicht durch uns? Jak ma ten świat, ale również też i wierzący, widzieć coś z osoby Pana Jezusa, jak właśnie nie przez nas? Natürlich, sie haben das Wort Gottes. Naturalnie, oni mają Słowo Boże. Aber wie wenig wird es noch gelesen. Ale jakże niewiele to Słowo jest czytane. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Christus vorzustellen. Dlatego naszym zadaniem jest przedstawiać Chrystusa durch unser Leben und durch unsere Worte. Przez nasze życie i przez nasze słowa. Und was kann es besseres geben, als die Person des Herrn Jesus vor die Herzen zu stellen? A cóż lepszego może być, jak właśnie przedstawiać osobę Pana Jezusa wszystkim sercom? Damit die Herzen erreicht werden und erwärmt werden. Aby wszystkie serca były osiągnięte i rozgrzane. Um dem Herrn Jesus und dem Vater Anbetung zu bringen. Aby Panu Jezusowi i Bogu Ojcu przynosić uwielbienie. Wir denken daran, dass diese Bundeslade dann mit Blut besprengt worden war. Czytamy również o tym, że ta skrzynia przymierza była kropiona też krwią. Diese Bundeslade ist immer ein Zeugnis davon, dass Christus gestorben ist. Tak, ta skrzynia zawsze była świadectwem tego, że Chrystus zmarł. Ohne dass der Jesus gestorben wäre, könnten wir das Zeugnis seiner Person niemals hier auf dieser Erde verbreiten. Bez tego, że Pan Jezus umarł, nie moglibyśmy jego świadectwa rozpowszechniać tutaj na tej ziemi. Was hätten wir zu sagen über die Person des Herrn Jesus, wenn er nicht gestorben wäre? Co mielibyśmy opowiadać o osobie Pana Jezusa, gdyby on na tej ziemi nie umarł? Es wäre eine ewige Anklage an mich und an dich. Byłoby to wiecznym oskarżeniem dla ciebie i dla mnie. Aber er ist gestorben. Ale on zmarł. Er hat sein Leben für dich und für mich in den Tod gegeben. On swoje życie dla ciebie i dla mnie oddał w śmierć. Gott sei Dank. Bogu niech będzie za to dzięki. Wir sehen dann, dass die Bundeslade nicht einfach frei durch die Wüste getragen wurde. Również czytaliśmy o tym, że ta skrzynia przymierza nie miała być odkryta, niesiona przez teren pustyni. Da gab es zunächst eine Decke aus Sekufell darüber. Czytaliśmy o tym, że najpierw miała być owinięta suknem. Ohnehin durfte niemand in die Bundeslade hineinschauen. Nikt nie mógł na tą skrzynię spoglądać. Wir wissen aus 1. Samuel, dass als das geschah, diejenigen starben. My wiemy z pierwszej księgi Samuelowej, że gdy coś takiego się zdarzyło, to ludzie, którzy do niej zaglądali, oni zmarli. Denn niemand kann das Geheimnis der Person des Herrn Jesus, Mensch und Gott in einer Person ergründen. Gdyż nikt nie jest w stanie tej tajemnicy osoby Pana Jezusa, człowieka i Boga w jednej osobie zgłębić i poznać. Und wer das tut, maßt sich Dinge an, die allein Gott zustehen. A jeżeli ktoś to będzie próbował czynić, to on dotyka się rzeczy, które jedynie należą do Boga. Bei dieser Decke aus Sekufell können wir vielleicht an zwei Dinge denken. Jeżeli pomyślimy tutaj o tym okryciu tej skrzyni przymierza, to o dwóch rzeczach też możemy od razu wspomnieć. Diese Decke war dafür zuständig, dass kein Schmutz auf die Bundeslade kam. To okrycie było w pierwszym rzędzie do tego, aby wszelkiego rodzaju brud nie spoczął na tej skrzyni. Der Jesus hat ein Leben geführt in vollkommener Absonderung vom Bösen. Pan Jezus prowadził na tej ziemi swoje życie w doskonałym oddzieleniu od złego.
Da ist er einzigartig, wie er vor uns steht, der Heilige. On jest jedyny w swoim rodzaju i przed nami stoi jako święty. Aber zweitens, wir haben den Auftrag, diese Decke zu benutzen, um ihn durch auf dieser Erde weiterzutragen. Ale z drugiej strony to my mamy to zadanie, aby używać tego okrycia i Pana Jezusa tutaj na tej ziemi dalej innym ludziom nieść. Ist mein Leben und dein Leben, sind meine Worte und deine Worte rein? Czy moje życie, czy twoje życie, czy moje słowa, czy twoje słowa są czystymi? Dass wir nichts Unreines mit seiner Person in Verbindung bringen? Abyśmy niczego nieczystego nie łączyli z jego osobą. Sind wir solche, die wirklich diese Seekuh, diese Decke aus Seekuhfell, dass wir sie um diese Bundeslade haben? Czy jesteśmy takimi, którzy są tym okryciem na tej skrzyni przymierza? Natürlich ist auch wahr, dass letztlich die Welt nicht die Bundeslade selbst sehen kann. Naturalnie jest to też prawdą, że świat nie może patrzeć na skrzynię przymierza. Sie kann Kennzeichen seiner Person sehen. On może tylko zobaczyć te cechy jego osoby. Dazu gehört eben diese Absonderung vom Bösen und damit auch seine Hinwendung zu Gott. I do tego właśnie należy odosobnienie od złego i jego poświęcenie dla Boga. Und dann gab es noch das blaue, das Tuch aus blauem Purpur. A następnie oglądamy tutaj sukno z błękitnej purpury. Er ist der himmlische. On jest tym niebiańskim. Und das kann die Welt auch sehen. I to może też świat zobaczyć, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Że on przyszedł z nieba. Und dass er solche mit sich verbindet, die eben die himmlischen sind. I że on takich ze sobą łączy, którzy też są niebiańscy. Daran haben wir in diesen Tagen in Verbindung mit Johannes 17 gedacht. O tym mogliśmy też wspominać, czytając urywki z Ewangelii Jana 17 rozdział. Er war immer der himmlische. On zawsze był tym niebiańskim. Und das sah man vom ersten Augenblick seines Lebens an. A to można było oglądać od pierwszego momentu jego życia. Er hat seinen Vater nie verleugnet. On nigdy nie zaparł się swojego ojca. Sieht man das in meinem Leben, in meinen Worten, in deinem Dienst auch? Czy to jest widoczne w moim i twoim życiu, w mojej i twojej służbie? Dass wir zu dem Himmel gehören und nicht zu dieser Erde? Że my należymy do nieba, a nie do tej ziemi? Dass unser eigentlicher Aufenthaltsort, unsere Herkunft, unser Charakter himmlisch ist. Że zasadniczym pochodzeniem nas wszystkich to nie jest ziemia, tylko niebo. So könnte man mit den weiteren Geräten fortfahren. Można by było tak dalej ciągnąć opis pozostałych sprzętów. Sie alle stellen uns Christus vor. Wszystkie sprzęty tego przybytku przedstawiają nam Chrystusa. Zum Beispiel der Leuchter, daran haben wir auch gedacht in dem Gebet. Na przykład świecznik, o czym mogliśmy wspominać w naszej modlitwie. Christus, der Licht verbreitet. Jest obrazem Chrystusa, który rozpowszechnia tą światłość. Und der das Licht ist. I który sam jest światłością. Bei den Decken. A jeśli chodzi o wszystkie zasłony, oder bei den Teppichen, die Gersoniter getragen haben, które były noszone przez Gerszonitów, sehen wir, dass sozusagen der Himmel zu der Erde kommt. Widzimy obrazowo, że całe niebo przychodzi do ziemi. Sie verbinden den Himmel mit der Erde. One łączą niebo z ziemią. Und das ist ein Hinweis, auch wenn man die Farben der Teppiche sich anschaut, von dem Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat. A to wszystko jest wskazówką, a szczególnie też, gdy spojrzy się na te wszystkie kolory tych zasłon, na to dzieło dokonane przez Pana Jezusa. Vielleicht ist Hebräer 10, Vers 19 auch ein solcher Hinweis. Może też i Hebrajczyków 10 rozdział, 19 wiersz jest na to wskazówką. Dass eben dieser Weg durch den Vorhang hin eingeweiht wurde. Że ta droga została nam utorowana przez zasłonę. Die Person des Herrn Jesus. Osoba Pana Jezusa würde uns nichts nützen. Nic by nam nie pomogła, wenn er nicht dieses Werk vollbracht hätte. Gdyby on nie dokonał tego dzieła. Es ist dieses Werk, das uns in Verbindung bringt mit dem Herrn Jesus.
To jest to dzieło, które nas łączy z osobą Pana Jezusa. Und dieses Werk hängt von der Herrlichkeit seiner Person ab. A to dzieło jest zależne od wspaniałości jego osoby. Auch da finden wir das den blauen Purpur, das rote, den roten Purpur und das Gold. I w tym, w tych zasłonach znajdujemy właśnie tę niebieską, tą czerwoną purpurę i złoto. Widerfelle und so weiter. I różne rodzaje skór. Die uns etwas zeigen von dem, wer diese Person ist. Które nam na to wskazują, kim jest ta osoba. Und das eben dieses rot gefärbte Fell, das er sein Blut gegeben hat, das er sein Leben in den Tod gegeben hat. A ta na czerwono zabarwiona skóra wskazuje na to, że on w śmierć wylał swoją krew. Kennen wir etwas von der Herrlichkeit seines Werkes? Czy my znamy tą wspaniałość jego dzieła? Studieren wir einmal das Wort und geben davon etwas weiter, wie vielfältig die Wirkungen und der Inhalt seines Werkes ist? Czy my studiujemy Słowo Boże i podajemy to dalej, jak wielorakie jest oddziaływanie jego dokonanego dzieła? Wenn wir nur mal an den Tod des Herrn Jesus denken. Jeżeli tylko pomyślimy o samej śmierci Pana Jezusa. Schau mal hinein in das Wort Gottes, unter welchen verschiedenen Blickwinkeln sein Tod vorgestellt wird. Spójrz sobie do Słowa Bożego, pod jakimi różnorodnymi punktami widzenia jego śmierci jest opisywana. Bei den Opfern sehen wir das, wie viele Opfer genannt werden, damit wir ein Verständnis haben von diesem Werk. Jak oglądamy to również i w obrazach tych ofiar, których wielka różnorodność wskazuje na wielorakość tej ofiary Pana Jezusa. Unser Dienst soll sein, die Person und das Werk groß zu machen. A naszą służbą powinno być to, aby tą osobę i dokonane przez niego dzieło było wielkim przedstawiane. Aber dann haben wir noch die Bretter. Ale mamy również i te deski przybytku. Auch ein wunderbarer Dienst. To też jest cudowna służba. Zu zeigen, wie das Haus Gottes nach Gottes Gedanken hier auf der Erde und nach dem Ratschluss Gottes in Ewigkeit ist. Aby pokazywać, jakim jest dom Boży tutaj na tej ziemi według tych wiecznych myśli Bożych. Wie da die Stangen um die Bretter herum sind, wir verbunden durch den Heiligen Geist in Liebe. Jak te drążki były łączące wszystkie deski, tak też i my jesteśmy otoczeni tym Duchem Świętym, złączeni razem ze sobą nawzajem. Wie einer nicht ohne den anderen kann, wie die Bretter verbunden sind. Tak jak te deski ze sobą złączone, tak i my nie możemy dać rady pojedynczo bez drugiego obok nas. Wie eben das Auge nicht zum Fuß sagen kann, ich brauch dich nicht. A tak jak czytamy, że oko nie może powiedzieć do nóg, ja was nie potrzebuję. Und umgekehrt. Albo na odwrót. Die Versammlung Gottes, ist sie dir etwas wert? Czy to zgromadzenie Boże, czy ono stanowi dla ciebie jakąś wartość? Wir tragen auch diese Versammlung, auch die Stiftshütte, also auch die Bretter durch die Wüste. My to zgromadzenie Boże, a więc również i te deski tego przybytku niesiemy ze sobą tutaj przez pustynię. Sieht man da etwas in meinem Leben, in meinem Dienst von dieser Versammlung Gottes? Czy coś jest widoczne w moim życiu z tej służby, z tego zgromadzenia Bożego? Aber sie steht nicht an erster Stelle. Ale to nie jest postawione na pierwszym miejscu. An der ersten Stelle steht Christus. Bo na pierwszym miejscu jest postawiony Chrystus. Er allein. I tylko On sam osobiście. Und dann kommt sein Werk. A potem Jego dzieło. Aber dann kommt auch die Versammlung. Ale potem również blisko połączone jest zgromadzenie. So wollen wir in unserem Leben und in unserem Dienst. I tak chciejmy w naszym życiu i w naszej służbie. Den Herrn Jesus sehen und widerspiegeln. Oglądać Pana Jezusa i Jego dalej odzwierciedlać. In Anbetung vor dem Vater und vor dem Herrn Jesus niederfallen. Abyśmy w uwielbieniu przed Synem i Ojcem upadli angesichts seiner Person und seines Werkes. W obliczu Jego wielkiej, wspaniałej osoby i dokonanego dzieła. Und auch den Dienst im Blick auf die Versammlung. I również jeśli chodzi o tą służbę wykonywaną dla zgromadzenia. Dafür nutzen, dass das gemeinsame Lob ein Lob zur Verherrlichung Gottes ist. A to wykorzystywać, aby te społeczne oddawanie chwały służyło i uwielbieniu Jego.